To jest Rzecz o Prawie. Witam serdecznie. Moim gościem jest adwokat Jacek Dibuła, Inicjatywa Wolne Sądy. Również. Dzień dobry, panie mecenasie. Panie mecenasie, dziś dwa tematy. Podsumujemy trochę ustawę o zgromadzeniach i to, co się w związku z nią wydarzyło na naszych ulicach, i porozmawiamy też o KNF-ie, bo nie sposób dzisiaj tego tematu nie pociągnąć. Panie mecenasie, jak to jest z tymi polskimi przepisami krajowymi dotyczącymi ustawy o zgromadzeniach? Czy one są tak jasne i tak precyzyjne, że pozwalają jasno ocenić sytuację? Bo w przypadku pani prezydent Warszawy, no jej decyzja o zakazie nie utrzymała się ani w jednej instancji, ani w drugiej instancji. W związku z tym, czy to przepisy są nieprecyzyjne, jeśli mówimy o zakazie, o wprowadzeniu zakazu, czy też ocena sytuacji może być różna w zależności od tego, kto ocenia? To znaczy, po kolei musimy zawsze przypominać, że ustawa jest niekonstytucyjna, bo została wprowadzone zmiany wbrew konstytucji, ponieważ wprowadziła rozróżnienie obywateli na lepszych i gorszych. No ale na razie obowiązuje i ustawa rzeczywiście mówi o tym, że w pewnych sytuacjach można zdelegalizować zgromadzenie. To znaczy, no można doprowadzić do tego, żeby ono się nie odbyło, jeżeli istnieje realne zagrożenie dla mienia, dla zdrowia, dla życia. Natomiast to zagrożenie musi być realne, a nie hipotetyczne. Czyli z tego tylko, że idą tam groźni ludzie, że ci ludzie robili coś złego w przeszłości, no nie można domniemywać, że tak się tym stanie. No bo gdyby dokonywać jak gdyby delegalizacji prewencyjnej, no to w tym momencie tak naprawdę zrobiłoby się cenzurę polityczną i byłoby to znowuż ograniczenie do wyrażenia poglądu. Więc ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że te działania pani prezydent, które były w jak najlepszej wierze, zostały zmienione przez sąd. I ja uważam, że tu problem jest zupełnie gdzie indziej. Nie problem jest w tym, że sąd jak gdyby to zgodził się na tą demonstrację, tylko problem jest w tym, że od dłuższego czasu zostało zadane pytanie, czy ONR jest organizacją legalną, czy jej hasła umożliwiają legalne działanie. No bo przypomnijmy, że przedwojenny ONR to jest delegalizacja chyba w 1934 roku ze względu na głoszenie poglądów dotyczących faszyzmu, dotyczących nacjonalizmu, prawda? No i teraz ta organizacja, która nie mogła działać w II Rzeczpospolitej, działa obecnie, no, głosząc te same poglądy. Przez lata doprowadzając do starć z policją, paląc różnego rodzaju flagi, na przykład unijne, naruszając zasady tych zgromadzeń. No i ratusz ileś razy apelował, żeby zastanowić się, czy te działania są legalne. No jeżeli organa państwowe nie podjęły tych działań, uznały, że jest legalne, no to mają prawo odbyć zgromadzenie. Panie mecenasie, przepisy przepisami, ale przecież nawet gdyby ONR został zdelegalizowany, to nikt nie da gwarancji, że nie pojawią się ich flagi i sami uczestnicy nie wezmą udziału w takim marszu. No tak, tylko jest kwestia zupełnie jak gdyby różna, dlatego, bo jeżeli jest marsz Polaków, prawda, kiedy w stulecie niepodległości wszyscy idziemy, bo chcemy ten najwspanialszy dzień uczcić i idą z prawa, z lewa. No i teraz, jeżeli do takiego marszu dołączają się osoby prawicowe, no to jest to pewna reprezentacja całego narodu. Jeżeli te organizacje wyjmują hasła, które są niedozwolone, emblematy, które są niedozwolone, no to w tym momencie jest to moment, kiedy organa porządkowe powinny zareagować. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest wtedy, jeżeli nagle mamy marsz, który jest marszem narodowym, naszym wspólnym świętem, organizowany przez skrajne prawicowe organizacje i nagle prezydent, premier, prezes do tego marszu się przyłączają, no twierdząc, że jest to marsz wspólny. No w tym momencie nie ma już tej przestrzeni. No ja nie widziałem już tam miejsca dla siebie, bo ja niestety pamiętam ten okres, kiedy mój dziadek, PPS-owiec, poseł Polskiej Partii Socjalistycznej przed wojną próbował powstrzymywać bojówki faszystowskie, kiedy został uderzony nożem, kiedy spędził wiele miesięcy w szpitalu walcząc o życie, zaatakowany
zdeportowany przez faszystów. Pamiętam jak gdyby no, tego typu zdarzenia z opowieści rodzinnych, które powodują, że ja w czymś takim bym po prostu nie chciał wziąć udziału. Pamiętam, że członek skrajnej prawicy denuncuje mojego dziadka przez Gestapo, no i takich rzeczy się po prostu nie zapomina. Panie mecenasie, skoro takie rzeczy rzeczywiście się dzieją i mogliśmy to zobaczyć nie tylko na ulicach Warszawy, ale też w kilku innych miastach, to być może kary, które przewiduje ustawa o zgromadzeniach, są zbyt niskie, że nie działają prewencyjnie. Nie, w ogóle to nie jest tak, bo to nie jest tak, że antidotum na coś, co się dzieje, to jest wysoka kara. To jest narracja pana ministra Ziobry, który mówi, że będziemy surowiej karać. Tylko proszę zobaczyć zdjęcia z marszu. Zabronione są maski, zabronione są race, zabronione wszystko są hasła pojawia. I wszystko się dzieje. I to nie jest kwestia, czy kara surowa, czy nie, tylko to jest kwestia państwa, które albo egzekwuje prawo, albo nie egzekwuje, które daje na coś pozwolenie, albo nie daje. Jeżeli idą w nagrania w internecie no, pokazujące osoby, które zachowują się w sposób odbiegający od jakiejkolwiek przyzwoitości i organa nie podejmują tak naprawdę działań, no to przecież nie problem jest w karze, tylko problem jest w bezkarności pewnych zachowań. No dobrze, ale czy te służby, policja powinny wkroczyć wtedy w trakcie marszu? Czy też jest monitoring, na podstawie tego monitoringu są teraz oglądane zdjęcia i miejmy nadzieję, że sprawcy tych wszystkich zakazanych rzeczy zostaną ukarani. Czy to jest tak, że powinni reagować na miejscu, czy mogą zareagować po czasie? To znaczy, ja powiem tak, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Czyli specy od bezpieczeństwa muszą zdecydować, czy działać teraz, czy w konkretnym momencie, czy też to może rozsierdzić, zeskalować i lepiej działać później. Ale musi być jedno przekonanie, że działanie naruszające prawo spotka się z natychmiastową, znaczy mówię natychmiastową, może nie w tym momencie, ale bezwłoczną reakcją, prawda? I teraz mamy dzisiaj już 14 i ja jako członek społeczeństwa no nie mam wiadomości, że te wszystkie osoby, które widziałem dziesiątki razy w internecie naruszające prawo, no w jakikolwiek sposób zostały zidentyfikowane, przesłuchane, zatrzymane czy ukarane. Czyli władza jak gdyby stwarza taki obraz, że można zostać bezkarnym. No, albo nieudolności, znaczy ja powiem tak, jeżeli władza nie jest nieudolna, bo jeżeli władza chciała odseparować powiedzmy swoich wodzów, przywódców od marszu, to zrobiła to szalenie skutecznie. Niesprawnie. Natomiast jeżeli chce jak gdyby złapać no, ludzi, którzy w jakiś sposób identyfikują się, znaczy powinna zatrzymać osób, których identyfikuje się w jakiś sposób z organizatorami, no to nagle staje się bezradna, więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia bezradności, tylko chyba trochę brak woli, determinacji i może łatwiej powiedzieć, że zostali nierozpoznani. Bo mając nagrania, to nie jest sprawa trudna z ustaleniem danych osobowych, z wezwaniem, zatrzymaniem. To znaczy, wie pani co, ja nie wiem, czy to jest trudne, czy to nie jest trudne, no bo powiedzmy część ludzi jest w masce. Natomiast ja pamiętam jedną rzecz, że o ile już dzisiaj jako 50-parolatek może mniej biorę udział w demonstracjach, o tyle w latach 80. w stanie wojennym i po, no byłem dość aktywnym i uczestnikiem. I pamiętałem, jak z dużą wtedy precyzją organa władzy potrafiły wyłapać wszystkich demonstrantów, naznaczając ich farbą, robiąc zdjęcia. No, były dziesiątki metod, że wszyscy uczestnicy zostawali jakoś rozpoznawani i konsekwencje no, działania antypaństwowego były wyciągane, więc no nie bardzo wierzę, że 40 lat później władza nie jest w stanie no, zidentyfikować ileś osób w maskach, które są im na pewno znane, których są na wszystkich kamerach. No i wydaje mi się, że to jest, mówię, nie kwestia nieudolności, tylko kwestia braku determinacji. Determinacji, tak. Panie mecenasie, to teraz przejdźmy do drugiej sprawy. Tutaj będzie większa determinacja. Chodzi o KNF. Minister Ziobro, prokurator generalny, zrobił dzisiaj konferencję prasową. Przy okazji zupełnie innego tematu oczywiście padły pytania o aferę. I minister potwierdził, że dopiero wczoraj, tak jak i my wszyscy, dowiedział się o złożeniu zawiadomienia przez pełnomocnika prezesa banku. I proszę mi powiedzieć, czy to jest
Panu się wydaje to prawdopodobne? To znaczy, mi się w ogóle nie wydaje to prawdopodobne, żeby zawiadomienie było 7 w prokuraturze. Zawiadomienie dotyczyło chyba największej afery korupcyjnej ostatnich lat, jeżeli w ogóle nie kraju. I o tym nie wiedziała osoba, która słynie z ręcznego kierowania prokuratorą. Natomiast niezależnie kiedy to się stało, no to ja muszę powiedzieć, że ja z zadziwieniem patrzę na to, co się dzieje. No bo wyobraźmy sobie, że co by się stało, gdyby to był ktoś niezwiązany z władzą? No zarzut 40 takiej korzyści majątkowej. Znacznych rozmiarów. No podejrzewam, że gdyby taka osoba szczęśliwie dotarła do kraju, no to po pierwsze czekałoby na nią duży komitet powitalny, który pojechałby z tą osobą do jej miejscu zamieszkania, zabezpieczył dowody, sprawdził, prawda? No bo przecież prowadzenie postępowania, że zostało wszczęte postępowanie, no to kto jest potencjalnie podejrzany? To jest ta osoba. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to trzeba zabezpieczyć dowody. No bo przecież to, co mówią prokuratorzy, to jest, że jest obawa matactwa. Czyli trzeba tą osobę odizolować natychmiast od osób trzecich, żeby nie mogła wpływać, uzgodnić wspólnych zeznań. Trzeba dokonać przeszukania, żeby zabezpieczyć ewentualne dowody, przelewy bankowe, dokumenty, no wszystkiego tego rodzaju. Natomiast co się dzieje? Ta osoba wejściem dla VIP-ów wychodzi, czyli może w tym momencie skontaktować się z każdym, ustalić wspólną wersję wydarzeń, pojechać do domu, dokonać selekcji dokumentów, dokonać ich wywiezienia, zniszczenia i tak dalej. No i jeżeli oceniać to z punktu widzenia jak gdyby jakości pracy śledczej, no to ja patrzę na to z rozbawieniem. No i myślę, że do końca życia już będę miał argument, że jeżeli w sprawie o jakiś często drobiazg po kilku miesiącach trwania aresztu tamczasowego prokurator będzie oponował, mówiąc, że nie można ochylić, bo zachodzi obawa motactwa, no to będziemy mieli wspaniały przykład, że w sytuacji największej jak podejrzenia największej afery korupcyjnej, nie zabezpiecza się dowodów, nie ma żadnej obawy matactwa, nic nie trzeba robić. No i no na pewno nie wydaje mi się, żeby podobnie to było prowadzone, gdyby to nie była osoba wprost wychodząca z jakichś, powiedzmy, okolic władzy. Albo przez nią powołana. Panie mecenasie, a jak jest z tymi nagraniami? Minister dzisiaj mówił, że czeka cały czas na dołączenie oryginału, bo z kopiami to jest tak, że no jeżeli są dobre i na tym etapie poziomu rozwoju techniki, to już można się posługiwać też kopiami, no ale to wszystko dłużej trwa. A on zakłada, że jeżeli ktoś składa zawiadomienie, to zależy mu na szybkim wyjaśnieniu sprawy, w związku z tym czeka na ten oryginał. Proszę mi powiedzieć, jak nawet oryginał takiego zapisu, jak on jest traktowany potem najpierw przez prokuraturę, a potem przez sąd jako dowód? To znaczy no, z pełną ostrożnością, ponieważ każdy materiał można spreparować, prawda? Więc taki materiał no, powinien być przede wszystkim no, przesłuchany i tak dalej, zrobiony stenogramy, ale przede wszystkim poddany analizie biegłego. Przez biegłych. Po pierwsze, czy to są głosy tych osób, po drugie, czy nie ma tam manipulacji. Także no jest jak gdyby szereg działań, które muszą być dokonane. Ja teraz wcale nie twierdzę, że jak gdyby w tym momencie powinny być komuś stawiane zarzuty, prawda? No bo na to jest na pewno przedwcześnie, ale powinny być przynajmniej wzięte, jak i właśnie powinny być zabezpieczone dowody, powinny być wzięte jakieś oświadczenia procesowe, które no by ustawiały tą sprawę od razu, czyli czy ten pan odbył taką rozmowę, czy składał takie oświadczenie, czy to jest jego, czy takie spotkanie miało miejsce. No i to, że organa ścigania nie są tym na razie zainteresowane, to dla mnie jest trochę, tak jak powiedziałem, wstrząsające. Natomiast oczywiście przecież bardzo często zdarzają się różnego rodzaju też prowokacje, więc no każdy dowód musi być stuprocentowy, żeby można z niego było wywodzić winę, prawda? No bo jest domniemanie niewinności i zgodnie
zgodnie z tą zasadą wszyscy są na razie niewinni, co nie zwalnia organów ścigania od ustalania jakby naprawdę. Panie mecenasie, a czy jeżeli założymy, że przyjmiemy takie założenie, że wszystko jest, rzeczywiście oryginał jest zgodny, taka rozmowa się odbyła, panowie zostali nagrani, jeden, znaczy obydwaj zostali nagrani, ale jakby w tym celu, żeby nagrać jednego, czy to jest trudna procesowo sprawa później? To znaczy, no ona jest na pewno trudna, dlatego, bo celem organów jest dojście do prawdy, czyli wyjaśnienia wszystkich okoliczności, doprowadzenie do tego, żeby winny poniósł odpowiedzialność, a niewinny odpowiedzialności nie poniósł. No i teraz jest pierwsza rzecz, no to jeżeli tak by było, no to trzeba zastanowić się, czy doszło do przestępstwa. Jeżeli tak, to jakie to jest przestępstwo? Czy mówimy tak, jak wstępnie określił to minister o nadużycie uprawnień, czy mamy do czynienia z korupcją na znacznej wartości, a więc już zupełnie inny wymiar, inne zagrożenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak gdyby powinno się doprowadzić do odpowiedzialności wszystkich osób, czyli i współsprawców, i pomocników, i podżegaczy, i sprawców kierowniczych, prawda? No i teraz powstaje pytanie, czy takie działanie jest działaniem tylko osób z nagrań, czy dotyczy szerszego, że tak powiem, szerszego grona. No więc tutaj jest niesłychanie logistyczna praca, przeprowadzane powiedzmy różnego rodzaju badań wzajemnych, połączeń telefonicznych, przepływów finansowych i tak dalej, no żeby zobaczyć, jaki krąg ludzi może ewentualnie być to zamieszany. Tak. Panie mecenasie, jak pan myśli, ile taka sprawa może potrwać? No mówmy, prokuratura, kiedy akt oskarżenia ma szansę? To znaczy pani bardzo optymistycznie, bo mówi o sprawie. No ja na razie widzę rezygnację ze zdobywania dowodów, no bo tak jak powiedziałem, no gdybym ja oczywiście jestem po to, żeby bronić, no ale obserwuję sprawnych prokuratorów w akcji, oglądałem wielu tych najlepszych prokuratorów, no i nie wyobrażam sobie, żeby ci moi idole z drugiej strony, no bo przecież twardych, dobrych przeciwników się szanuje, ceni i chce się z nim pracować, no zachowywali się w ten sposób, że umożliwiliby osobie potencjalnej podejrzanej na segregację dowodów, na ich wyeliminowanie, na ustalenie jak gdyby możliwości ewentualnej obrony. Także myślę, że no 50% możliwości dowodowych już zostało w tej sprawie zaprzepaszczonych. No i teraz biorąc pod uwagę, że w tej sprawie spotyka się wczoraj premier, minister sprawiedliwości, przedstawiciele służb, no to ja i efektem tego jest, że osoba w sprawie, której się spotykają, wjeżdża do państwa i znika z zakresu zainteresowania organów ścigania, no to ja w tym momencie uważam, no pani pytanie o akt oskarżenia. Za bardzo optymistyczne, bo tak jak mówię, no żeby kogoś oskarżyć, trzeba mieć dowody i obowiązkiem państwa jest dowody zdobywać, natomiast no one się same nie zdobędą, znaczy na razie się zdobyły, no bo przyniósł je obywatel, natomiast to też jest pytanie, gdzie są służby bezpieczeństwa państwa. Jeżeli takie rozmowy się odbywają, jeżeli takie propozycje padają, no to znaczy, że te służby, które gdzieś mają zabezpieczać, żeby to państwo funkcjonowało w sposób właściwy, chyba nie stoją na wysokości zadania do końca. Miejmy nadzieję, panie mecenasie, że w tej sprawie się pan myli i że jakoś rzeczywiście te dowody się znajdą, ewentualnie się potwierdzą i sprawa znajdzie swój finał najpierw w prokuraturze, a potem i w sądzie, bo no, te nagrania widziała albo słyszała, bo to w zależności od rodzaju mediów, jakie je prezentowały, widziała cała Polska, więc trudno będzie z nich. Ja podejrzewam, że być może dlatego pełnomocnik nie pokazuje oryginału, żeby jednak się zabezpieczyć w jakiś sposób przed manipulacją z drugiej strony. Ale wie pani, no z drugiej strony wyobraźnia obrońcy też jest wielka. Ja czasem staram się wejść w rolę jak gdyby w różnych sprawach obrońców, no i widzę już powiedzmy scenariusze, które mogą się pojawić. Dlatego właśnie no tak ważne jest zabezpieczenie dowodów. Im więcej, tym lepiej. I podjęcie natychmiastowych działań, no bo mówię, w momencie, kiedy jest czas na ustalenie pewnej
wersji, na stworzenie pewnego ciągu wydarzeń, prawda? Bo to no musi to być w tym też... momencie można zbudować taką opowieść, no, którą będzie trudno rozbić bez dowodów, które nagle mogą zniknąć. Natomiast no, mówię, jeżeli ktoś będzie chciał tą sprawę wyjaśnić, no to wydaje mi się, że jest to olbrzymia, mozolna praca, bo ja teraz miałem okazję oglądać, jak organa ścigania pracowały nad tym, żeby wykazać, że jeden z posłów opozycyjnych złożył nieprawdziwe oświadczenie. Tam dotyczyło to kwoty chyba kilkuset, no niedużej, stosunkowo jest to kilkanaście tomów postępowania karnego, analizy, sprawdzania, no, które były zaangażowane przez wiele lat, wiele ludzi. No więc ponieważ tam jest mrówka, tu mamy do czynienia ze słoniem, no to zakładam, że wszystkie służby ruszą do wyjaśnienia tego. Miejmy nadzieję, że sprawa tego słonia też się uda wyjaśnić i to w miarę szybko. Dziękuję pięknie za rozmowę. Różowego słonia. Moim gościem był adwokat Jacek Dibuła, a ja zapraszam na Dziękuję jutro bardzo. Na godzinę 13 na Rzecz o Prawie.